Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem redaktor Nowego Ładu Michał Nowak. Witam serdecznie. Witam również, dzień dobry, Państwu. Michał, od kilku dni żyjemy tak naprawdę wydarzeniami, nazwałbym to wydarzeniami okołofrontowymi, bo oprócz ataku Rosjan na blok w Dnieprze, dzisiaj mieliśmy katastrofę śmigłowca, gdzie zginęło kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, ale co tak naprawdę dziś dzieje się na froncie, bo tych wiadomości przynajmniej z okresu 2 dni wstecz jest dosyć mało. Tak, generalnie od momentu zajęcia przez Rosję Soledaru nie mamy żadnych istotnych informacji z linii frontu. Rosjanie albo wyczerpali swoje siły właśnie w starciu o wspomniany Soledar, albo po prostu w tym momencie przygotowują się do podjęcia kolejnych działań ofensywnych już na kierunku samego Bachmutu lub w kierunku drogi M03, aby przeciąć tą do tej pory główną trasę zaopatrzeniową, co wydaje się podstawowym celem wojsk rosyjskich. Działania ze strony rosyjskiej ogniskują się w rejonie Kliszczejówki, to na południe od Bachmutu. Miejscowość istotna, bo otwierająca dalszą możliwość działań ofensywnych w kierunku drogi Konstantynówka-Bachmut, a więc w tym momencie drogi najistotniejszej dla dostaw zaopatrzenia do Bachmutu. Zajęcie Kliszczejówki nie jest jednak na ten moment nie byłoby dramatyczne dla strony ukraińskiej, bo dalej mamy jeszcze pas wzgórz, w oparciu o które można skutecznie odpierać kolejne rosyjskie uderzenia, także to byłoby dopiero wstęp do przecięcia tej drogi przez wojska rosyjskie. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałem na początku, po zajęciu Soledaru obserwujemy taki impas na froncie. Te działania ze strony rosyjskiej mają dużo bardziej ograniczony charakter. Rejon Kliszczejówki, również rejon Krasnej Góry, a więc to już na północ od Bachmutu. Natomiast nie jest to ta skala uderzeń, którą obserwowaliśmy jeszcze te kilkanaście dni temu. Z drugiej strony Ukraińcy przede wszystkim prowadzą działania obronne, to rejon Bachmutu i dalsze działania zaczepne w kierunku Kreminnej, Swatowa, obwód Ługański. Natomiast tam rzeczywiście Rosjanie byli w stanie ustabilizować sytuację już dobre kilkanaście tygodni temu i o ile Ukraińcy okresowo przesuwają linię frontu o kilkaset metrów, o kilka kilometrów w kierunku dwóch wspomnianych miejscowości, to Rosjanie każdorazowo wyprowadzają serię kontrataków, większość tego terenu odzyskują, później Ukraińcy znowu atakują. Także tam mamy taką klasyczną wojnę pozycyjną, która nie prowadzi do przełamania linii frontu z korzyścią dla jednej lub drugiej strony. Ukraińcy chcieliby podejść jak najbliżej Kreminnej i oczywiście zająć tą miejscowość. Są blisko, ale nie na tyle blisko, aby mówić o bezpośrednim zagrożeniu dla tej miejscowości. Na kierunku swatowskim sytuacja dla wojsk rosyjskich jest trochę korzystniejsza, bo tam Ukraińcy zostali odrzuceni z bezpośrednich okolic miasta. Natomiast rosyjskie próby wyparcia wojsk ukraińskich za linii rzeki Żerebiec, tam gdzie utworzono przyczółek, z którego atakowana jest Kreminna, to się Rosjanom nie powiodło. Te kolejne uderzenia na Newskie, na Makijówkę, to są działania odpierane przez żołnierzy ukraińskich. Także mamy krótkotrwały, prawdopodobnie impas. O ile Rosjanie nie wytracili większości swojego potencjału w rejonie Soledaru, chociaż mówi się o tym, że grupa Wagnera miała tam stracić kilkanaście tysięcy żołnierzy. No, niektórzy mówią o ponad 30 tysiącach żołnierzy rannych i zabitych w ciągu tych kilkunastotygodniowych starć pod Soledarem i Bachmutem. No, potwierdzenia to nie mamy i mieć nie będziemy, ale te straty rosyjskie z całą pewnością były bardzo wysokie. To, co jest najistotniejsze w moim przekonaniu, to jest to, że Rosjanie osiągnęli tutaj cel podstawowy, jakim było zmuszenie Ukraińców do rzucenia części swoich rezerw i części jednostek, które były przygotowywane do operacji zaczepnych od działań ofensywnych do wsparcia obrony Soledaru, Bachmutu, czy to 77. Brygada Powietrzno-Desantowa, czy 4. 17. Brygada Pancerna i szereg innych jednostek lub elementów tych jednostek, które zostały rzucone pod obie te miejscowości. One potencjalnie były przygotowywane do działań ofensywnych, co w tym momencie raczej nie nastąpi, więc nie spodziewałbym się szerokich działań ze strony ukraińskiej w najbliższym czasie. Raczej to Rosjanie pierwsi wyprowadzą tą operację, o której coraz głośniej się mówi, o której przestrzegają już oficjalnie Ukraińcy i oficjalnie głoszą, że są
przygotowani do odparcia rosyjskich działań. Nieznany jest tylko kierunek. Mamy dwa potencjalne, najbardziej prawdopodobne, z Białorusi na Kijów lub Lwów lub spod Białgorodu na Charków bądź Sumy, dalej Połtawa lub Charków, dalej Izium. No zobaczymy, jaki kierunek Rosjanie ostatecznie obiorą. Koncentrację rosyjską obserwujemy zarówno pod Białgorodem, jak i na Białorusi. Także albo nastąpi symultaniczne uderzenie z obu kierunków, albo jeden kierunek jest fałszywy i będzie jedynie miał na celu wiązanie sił ukraińskich. Michał, ja patrzę teraz na mapę i analizujemy to, co między innymi tacy eksperci jak ty publikujecie. Czy my możemy powiedzieć, bo wielu ekspertów zarzuca Ukraińcom taką bierność. Znów druga część mówi o tym, że to jest jednak taktyka Ukraińców, czyli takie obrona za wszelką cenę. Jak największe starają się Rosjanom zadać jak największe straty, żeby na tych ich pozycjach Rosjanie stracili jak najwięcej żołnierzy. Co w najbliższej przyszłości? Bo patrząc na mapę z góry, tak naprawdę jedną chyba w tym rejonie zasadniczą linią obrony będzie rzeka Bachmutka. Czy tam możemy się spodziewać jakiegoś silnego oporu Ukraińców? Tam masz jakieś informacje na temat ich linii umocnień? Rzeczywiście Ukraińcy w pierwszej kolejności umacniali się na linii kolejowej, ale ona została już przecięta przez rosyjskich żołnierzy, zwłaszcza na kierunku południowym, więc teraz umacniają się na linii Bachmutówki, ale w każdym razie to nie będzie jakieś wielkie zadanie co do przekroczenia tej rzeki, niewielki ciek wodny. Natomiast to, co jest istotniejsze dla armii ukraińskiej, to jest pasmo wzgórz pomiędzy Bachmutem, Słowiańskim, Kramatorskim. Tam mamy rozbudowane linie umocnień, w oparciu o które Ukraińcy będą z całą pewnością stawiać długi opór. Z drugiej strony, no nie wydaje mi się, aby Rosjanie podjęli decyzję o bezpośrednim atakowaniu Kramatorska, czy też Słowiańska spod samego Bachmutu. Najpierw będziemy obserwowali przeciągające się, długotrwałe działania pod Bachmutem. Natomiast jeżeli sytuacja tam się nie odwróci, to jest Ukraińcy nie będą mieli na tyle dużo sił, aby wyprowadzić dość poważne kontruderzenie, które wiązałoby się być może nawet z odzyskaniem samego Soledaru i Jekowliwki, co istotne, no to prędzej czy później Rosjanie tymi swoimi działaniami ofensywnymi, mieleniem artylerią, kolejnym rzucaniem oddziałów piechoty doprowadzą do oskrzydlenia Bachmutu i prawdopodobnie zmuszą Ukraińców do wycofania się z tego miasta. To nie będzie żadna katastrofa dla armii ukraińskiej. Ukraińcy nie doprowadzi to do załamania frontu, nie doprowadzi to do podejścia wojsk rosyjskich pod Słowiańsk czy pod Kramatorsk, to nie przesunie linii frontu w kierunku zachodnim, północnym. Będzie prestiżowym sukcesem dla strony rosyjskiej, prestiżową porażką dla Ukraińców. To jest bardzo istotne. I to jest chyba ten taki podstawowy punkt tego, dlaczego Ukraińcy tak mocno tego Soledaru Bachmutu bronią. Z jednej strony rzeczywiście są to miejscowości położone w istotnym miejscu, bo otwierające drogę na Słowiańsk, Kramatorsk, Konstantynówkę, ale z drugiej strony są one swego rodzaju symbolem i może być też tak, że Ukraińcy po prostu są więźniami tych symboli, które sami wykreowali. Z tego tytułu ta decyzja o potencjalnym odwrocie spod Bachmutu nie będzie łatwa. Nawet jeżeli z punktu widzenia wojskowego będzie koniecznością, to z punktu widzenia politycznego nie do końca musi tak być. W każdym razie nie będzie też tak, że Rosjanie Bachmut zajmą szybko. Raczej bym się tego nie spodziewał w ciągu najbliższych kilku tygodni. To, co jest najistotniejsze, to jest to, że Rosjanie tam wiążą duże siły ukraińskie. I to jest chyba cel podstawowy, który Rosjanie chcieli tam osiągnąć. Dużo istotniejsze niż to, aby Soledar Bachmut zająć, ale to, aby z jednej strony związać siły ukraińskie, aby nie mogły one działać na innych kierunkach i po drugie, aby je możliwie mocno wyczerpać, bo rzeczywiście Rosjanie ponoszą ogromne straty, ale są to straty po stronie żołnierzy grupy Wagnera przede wszystkim, a więc w większości przypadków zmobilizowani więźniowie, ich strata nie stanowi żadnej straty, powiem brzydko i nie po polsku, ale z drugiej strony dla Ukraińców te straty są dużo istotniejsze z punktu widzenia proporcjonalności, no bo mamy tam żołnierzy kadrowych, żołnierzy doświadczonych, żołnierzy, którzy byli szkoleni choćby w Wielkiej Brytanii, 78 Brygada Powietrzno-Desantowa. I te straty są dużo, dużo istotniejsze i to jest taki chyba cel podstawowy armii rosyjskiej. Maksymalnie mocno związać, wymęczyć siły ukraińskie i przygotować się do wyprowadzenia tej szerokiej operacji ofensywnej, której wszyscy się spodziewamy, na osłabione już siły ukraińskie.
Czy to się Rosjanom powiedzie, zobaczymy. Mało prawdopodobne, aby to doprowadziło do całkowitego załamania się Ukrainy i do pełnego zwycięstwa Rosji, ale przedłuży wojnę jeszcze o wiele, wiele, być może nawet miesięcy. Nie powinniśmy się spodziewać tutaj jakiegoś szybkiego zwycięstwa dla którejkolwiek ze stron, no, również dla strony ukraińskiej w najbliższym czasie. Michał, mówiłeś o prestiżu i na koniec moje pytanie. Nie masz wrażenia, że Soledar przez kilkanaście dni pompowany przez rosyjskie media, przeszła ta informacja o jego zajęciu tak trochę bez echa? Myśleliśmy, że chociaż dzisiaj podczas wizyty w Leningradzie te kwestie będą poruszane. Sprawa, która była wyciągana na pierwsze strony gazet rosyjskich w rosyjskim Telegramie. Zdobycie Soledaru, bo patrząc na mapy, na które ty nawet udostępniasz, Rosjanie już są około na zachód jakieś 2,5 kilometra, a ta informacja o takim, nie wiem, wielkim wkroczeniu, zajęciu Soledaru przeszła nieco bez echa. Z czego to wynika? No chyba sami Rosjanie są też świadomi tego, że Soledar nie jest żadnym istotnym punktem, nie jest żadną znaczącą miejscowością, nie jest dużą miejscowością i trochę śmieszne i komiczne byłoby to, gdyby Rosjanie teraz chwalili się wielkim sukcesem zajęciem 12-tysięcznego Soledaru, więc no to chyba wynika przede wszystkim z tego, że też są świadomi tego, że to jest trochę taka propaganda na użytek wewnętrzno-zewnętrzny, chyba bardziej zewnętrzny, gdzie Rosjanie, widzimy to w mediach społecznościowych, które to są również przekazy, które docierają do Polski, co miałoby oznaczać, że zajęcie Soledaru to już jest ponowny wielki sukces armii rosyjskiej, który doprowadzi do niechybnego, pełnego zwycięstwa i zaraz Ukraina przegra wojnę i tak dalej. No, obserwujemy ten przekaz w mediach społecznościowych, również w polskich, na polskim Twitterze czy w innych mediach społecznościowych. Ale Rosjanie są świadomi doskonale tego, że to nie prowadzi do żadnego odwrócenia sytuacji, że to nie jest żadne znaczące zwycięstwo. Takim sukcesem, którym Rosjanie prawdopodobnie będą się chwalić, jeżeli on oczywiście nastąpi, byłoby zajęcie Bachmutu i wtedy moglibyśmy się spodziewać jakichś deklaracji, otwartych publicznych wystąpień ze strony rosyjskich decydentów, ale dopiero wtedy. Teraz to byłoby trochę komiczne, gdyby Rosjanie, tak dumny naród, przecież rzekomo druga armia świata, potężne imperium, chwaliło się zajęciem 12-tysięcznego miasta. To byłoby trochę śmieszne i chyba Rosjanie są tego po prostu świadomi. Zobaczymy zatem, co przyniosą najbliższe dni, a wszystko to, co będzie działo się na Ukrainie, możecie śledzić na mediach społecznościowych Michała Nowaka, na portalu Nowy Ład i oczywiście na profilu warnews.pl, na który serdecznie zapraszamy. Zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i odwiedzenia naszych profili. Michał, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ponownie za kilka dni będziemy mogli porozmawiać i będziemy mogli przekazać naszym słuchaczom dobre wiadomości z frontu ukraińskiego. Jak najlepsze wiadomości, tylko takich oczekujmy i oczekujmy też tego, żeby te informacje, które będą do nas spływały za kilka dni z Ramstein, były jak najbardziej optymistyczne i żeby wskazywały na to, że Zachód to wsparcie dla Ukrainy zintensyfikuje i nie będziemy obserwowali tylko takiej kroplówki powolnej, która utrzymuje Ukrainę przy życiu, ale nie ułatwia i nie umożliwia prowadzenie szerokich działań ofensywnych, aby wojnę szybko zakończyć. Do tego potrzeba kilkuset czołgów, kilkuset transporterów opancerzonych, o tym wprost mówią Ukraińcy. Więc miejmy nadzieję, że to się pojawi, aby ta wojna jak najszybciej się zakończyła i żeby zakończyła się w taki sposób, który będzie korzystny dla Ukrainy, a tym samym będzie korzystny również dla Polski. I tego samego życzy warnews.pl. Dziękuję. Dziękuję również.